Witam wszystkich. Chciałbym Wam przedstawić zrobienie ponownego jailbreaka na już zrobionego jailbreaka. Znaczy mam iPhone 3GS, zrobiony jailbreak Red Snow 09.13 Beta 4 i chcę zrobić ponowny jailbreak bez usuwania tego starego, ale bez instalowania tylko CD. Prawdopodobnie 3GS, stary Old Boltrom, można zrobić Untent Heret, czyli na stałe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wpiszemy kod. Jak widać, Cydia się ładuje, ja już Cydię mam. Widać? Cydia była instalowana jeszcze starym Red Snowem przez puty. Teraz mam nowy Red Snow. Jest w wersji 0, jak widać tutaj na komputerze. W wersji 09.15 beta 1. Tak. Teraz włączam Red Snow. Jak widać, iPhone połączony. iOS 6.0, Old Boltrom. I teraz klikam jailbreak. Teraz odhaczam install Cydia. Robię next. Teraz oczywiście muszę wyłączyć telefon. Włączam. No i teraz wprowadzamy w tryb TFU. Jak widać, 3 sekundy u góry. Teraz puszczamy. Ups, nie wyszło. Jeszcze raz. Pomyliłem się za pierwszym razem, źle puściłem przyciski. I iPhone jest w DFU. Już kiedyś raz to robiłem i mi się udało też. Nie pamiętam, w której to wersji było, że miałem też na uwięzi, a później tylko zrobiłem bez instalowania CD. Ryzyko jest, że coś może nie wyjść. Ale myślę, że wszystko pójdzie dobrze. I oczywiście sprawdzimy, czy iPhone będzie wtedy w starym Boltromie, będzie stały, nie będzie na uwięzi. Bo po części jest to uciążliwe. Nie zawsze ma się komputer przy sobie. Widać, wszystko się instaluje. Przynajmniej nie będzie trzeba już używać JustBoot Tethered.
Wyłączymy tutaj. Mocno. Trochę to trwa. Miejmy nadzieję, że się uda. Najdecydująca chwila teraz, czy się włączy, czy nie. A jak się włączy, czy będzie decyzja działać. Jak widać, teraz wpiszę kod. Telefon się włączył. Nadal mam rzeczy po jailbreaku. Cydia się włącza. Poprawna nazwa, Cydia się włącza. Ładuje się. Zaraz zobaczymy, czy się zmieniło coś w nazwie. Jak widać, działa wszystko. Teraz wyłączę telefon, żeby zobaczyć po prostu, czy po wyłączeniu się włączy z powrotem. Tak. Włączamy. I no i włączam z powrotem. I teraz powinien się normalnie włączyć. Bez używania JustBot Tetherbed.
Jak widać się włączy. I nadal wszystko działa. To znaczy, że mam teraz na iPhone 3GS ze starym Botromem mam jailbreak na stałe. I to właśnie cieszy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Niech żyją stare Botromy. Hej.